Serwis informacyjny 24 września, Edyta Nawrocka, zapraszam Państwa. Starostwo powiatowe i Wałbrzyski oddział PTTK będą razem pracować nad tym, żeby ziemia wałbrzyska stała się dużym centrum turystycznym, podobnym do tych w innych regionach Sudetów, takich jak okolice Kłodzka. Jako jedne z najważniejszych spraw wskazano renowację szlaków, gospodarstwa agroturystyczne, konkursy, promocje w internecie i na targach turystycznych. Turystów mają do nas przyciągać cykliczne imprezy, w tym degustacyjne, czyli festiwale pierogów, sera czy zupy. Piękno ziemi wałbrzyskiej samo się broni, ale jedno jest pewne. Dzisiejszy turysta częściej niż kiedyś oczekuje dobrej infrastruktury, hotelowych warunków w gospodarstwie agroturystycznym i dokładnie opisanych szlaków. Ważne jest, aby zachęcić turystów do odwiedzenia regionu, a do tego potrzebna jest odpowiednia promocja. Tylko dzięki niej jest szansa do zaistnienia na rynku turystycznym w kraju i za granicą. Kolejnym ważnym elementem rozwoju turystyki jest tworzenie nowych atrakcji, takich jak szlaki rowerowe, coraz bardziej modne, wyciągi i trasy narciarskie, a przede wszystkim organizowanie imprez turystycznych, imprez cyklicznych, które najszybciej pozwalają kojarzyć turystom nasz region. Efektem końcowym tych działań będzie zapewne posiadanie wielu nowych atrakcji, w których każdy odwiedzający do nas turysta znajdzie coś dla siebie oraz przyjedzie ponownie, na co bardzo liczymy. Zofia Sikora mówiła o tym, że trzeba zbudować markę ziemi wałbrzyskiej i Sudetów Wałbrzyskich wraz z logo i innymi łatwymi do zapamiętania elementami. Trzeba też podnieść jakość usług turystycznych, żeby odwiedzało nas więcej osób. Jest już nieźle, o czym mówi sama ilość wejść na portale społecznościowe i inne strony internetowe z informacją o regionie. Jest propozycja, żeby powrócić do pewnych dobrych, wypróbowanych metod. Mamy propozycję, żeby prowadzić konkursy, w tym na najlepszy obiekt hotelarski, najefektowniejszą promocję, najlepszy produkt turystyczny. Za całokształt działalności na rzecz turystyki. Kolejny ważny problem to centra informacji turystycznej oraz renowacja szlaków, których na terenie powiatu jest ponad 650 km. Prace prowadzone są na bieżąco, obecnie w Walimiu czy Jedlinie Zdroju. PTTK stara się pozyskać środki na ten cel z ministerstwa, ale znakowanie szlaków to wciąż mało. Problem stanowią choćby mapy. Propozycja konkretna ze strony oddziału jest taka, żeby stworzyć centralny system szlaków turystycznych, tras rowerowych i atrakcji turystycznych. A po co to jest? Proszę Państwa, wydawane są mapy przez różne wydawnictwa. I te mapy okazują się strasznymi knotami, bo kiedyś było wszystko, cała informacja skupiała się w PTTK-u i tam podawane były przebiegi szlaków, zmiany przebiegów. W tej chwili też wykonujemy te zmiany, choćby dlatego, że właściciele gruntów zwracają się do nas, żeby likwidować ścieżki, ponieważ one na mapach satelitarnych tworzą jakby były dwa obszary i są problemy z dofinansowywaniem tych obszarów, przez które prowadzą szlaki turystyczne. Kolejnym ważnym, bo tanim aspektem promocji są wycieczki typu Stadttour, na które zaprasza się dziennikarzy z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli dużych biur podróży. Inną ważną rzeczą są punkty widokowe na wzgórzach, których kiedyś było kilkaset, a teraz wielu z nich już nie ma lub leżą w ruinie. Mocną stroną ziemi wałbrzyskiej powinny być też gospodarstwa agroturystyczne, tym bardziej, że powiat już 20 lat temu współpracował skutecznie z Niemcami w tej dziedzinie. Współpraca z Niemcami. Polegała ona na szeregu szkoleń tutaj stacjonarnych, gdzie przyjeżdżali, pokazywali nam, mówili, tłumaczyli, uczyli, ale również były trzy wyjazdy właśnie dla kwaterodaktów. To nie, że ktoś tam gdzieś wysoko był i sobie pojechał, ale tacy zwykli ludzie, którzy chcieli rozpocząć działalność agroturystyczną. Ta turystyka, powiedzmy, gmina Walim szczególnie, tam było bardzo dużo domów wypoczynkowych i ci goście przyjeżdżali przez lata. Potem wiemy, jak wyglądała, jaki był przełom w kraju, jak wszystko zaczęło upadać, więc troszeczkę inna droga i zaczęły się tworzyć gospodarstwa agroturystyczne. Teraz na wcześniejszych osiągnięciach można budować promocję turystyczną regionu, pamiętając o tym, co się zmienia i nastawiając się na innego i bardziej wymagającego turystę. Nie ma żadnych tras, nie ma żadnych pakietów. My nie mamy oferty dla turysty z Warszawy, gdzie moglibyśmy mu wspólnie zaproponować pobyt, nawet weekendowy, te 3 dni. Zwiedzanie Zamku Książ trwało od 2 do
maksymalnie 4-5 godzin razem z jakimś uczestnikiem. Do tego mamy tam miarę, o tym zaraz też powiem. Natomiast to może być trochę za mało. Jeśli my nie będziemy w stanie pokazać temu turyście, dlaczego do nas warto przyjechać w piątek w nocy i wyjechać w niedzielę wieczorem, to po prostu będziemy przegrywać. I stąd ta współpraca jest nam po prostu potrzebna. I mówimy to z perspektywy Zamku, który w tym roku sprzedał ponad 250 tysięcy biletów. Więc jeśli my to widzimy, to mamy nadzieję, że wszystkie mniejsze instytucje też to powinny widzieć. Inną sprawą, którą poruszył prezes, jest forma prezentacji naszego regionu i Dolnego Śląska na targach turystycznych. Jeśli chodzi o taką reklamę na targach, to wypadamy beznadziejnie. Znaczy pomysł na to, żeby każda, nawet najmniejsza atrakcja jechała ze swoimi lotkami, już dawno nikt na świecie oprócz nas tego nie robi. Niedługo będziemy atrakcyjni właśnie z tego powodu, że będziemy jedyni z tymi ulotkami i to może przyciągać do nas odwiedzających pawilony, ale ja nie wiem, czy to jest dobry kierunek promocji. My ciągle podkreślamy, że powinniśmy pakietować. Znaczy, co innego jest porządne stanowisko i jeden folder, gdzie będą zgrupowane pewne rodzaje atrakcji, czy to będą atrakcje związane z turystyką uzdrowiskową, z drugą wojną światową, z agroturystyką, to już nie ma znaczenia. Jak mówił prezes, obecnie na targach przedstawiciele regionów tworzą na swoich stoiskach coś w rodzaju show z poprzebieranymi tematycznie pracownikami, wykorzystaniem światła, barw i dźwięku. Jego zdaniem właśnie w taką stronę powinna iść nasza oferta na targach, żeby bardzo interesujący region wałbrzyski został tak opakowany, by wzbudzał zainteresowanie w pierwszym decydującym momencie kontaktu turysty z informacją. Do groźnie wyglądającego wypadku drogowego doszło w Głuszycy Górnej. Brał w nim udział samochód przewożący butle z gazem. Butle na szczęście okazały się puste. Trzy osoby trafiły do szpitala, żadna z nich nie jest poważnie ranna. Samochód dostawczy zderzył się z osobowym autem marki Volkswagen Passat. Dzisiaj otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w Głuszycy. Rzeczywiście sytuacja się potwierdziła. Na miejsce wysłaliśmy 5 zastępów straży pożarnej, ponieważ ze zgłoszenia wynikało, że do wypadku doszło między 3 samochodami. Na miejscu jednak okazało się, że to jednak 2 samochody. Początkowo sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Samochód przewożący butle z gazem mógł eksplodować w każdej chwili, gdyby były one pełne. Na szczęście do tego nie doszło. Później już po rozpoznaniu też się okazało, że to były puste butle z helem. Także w wyniku tego zdarzenia nie było zagrożenia ze strony tych butli, ponieważ były puste i nie rozszczelniły się. W wyniku wypadku do szpitala na obserwację trafiły 3 osoby. Był to kierowca osobowego auta, jego żona i córka. Natomiast kierowca samochodu dostawczego odmówił hospitalizacji. Po wypadku zablokowana była droga z Głuszycy w stronę Kłodzka. Policja kierowała jadących na objazd przez Kolce i Bartnice. Mieszkańcy dzielnicy Biały Kamień zebrali około 800 podpisów pod projektem budowy placu rekreacyjnego przy ulicy Andersa w ramach budżetu partycypacyjnego Wałbrzycha. Społeczność dzielnicy Biały Kamień zebrała około 800 podpisów pod projektem budowy placu rekreacyjnego przy ulicy Andersa w ramach budżetu partycypacyjnego Wałbrzycha. Projekt, w tworzenie którego włączyła się Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień, jest jedną z propozycji złożonych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Na placu znaleźć się mają urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz wydzielone ma zostać boisko do gry w bóle. Pod projektem podpisało się 800 mieszkańców Białego Kamienia i nie tylko. Plac ma być uzupełnieniem oferty spędzania wolnego czasu w pobliżu Akwazdroju. Mamy Akwazdrój, ale to jest zbyt droga inwestycja dla naszych tutaj domostw. Natomiast to będzie takie pośrednie, co dzieci będą i dorośli mogli się tutaj bawić, a nie tylko podpisywali mieszkańcy z tej dzielnicy, z Wałbrzycha, bo i mamy z Mieroszowa i ze Szczawna-Zdroju, ze Szczawienka, Szczawno-Zdrój. Mieszkańcy przyjeżdżali, bo jak korzystają z Akwazdroju, chcieliby też skorzystać właśnie z tak miłego, sympatycznego placu zabaw, który będzie bezpieczny. Ponadto są też plany, aby reaktywować boisko, które dawniej należało do zespołu szkół numer 9, tak by cały teren stał się atrakcyjny dla mieszkańców. Ten projekt zaskoczył mnie pozytywnie i to jest bardzo fajna sprawa, bo faktycznie dzieci, młodzież i dorośli będą mieli możliwość korzystania z tego obiektu. Kiedyś były bardzo fajne sytuacje, jeszcze jak byłam młoda, wszystko było za darmo i tak dalej, różne kółka. I w tej chwili zaczyna się coś dziać. Jestem bardzo z tego zadowolona. Mojej miery, rzecz mnie każdy zna. Jest taka sprawa, odnośnie właśnie placu. Jesteśmy w dzielnicy Biały Kamień, gdzie nie ma żadnego placu, a tu powinien być plac. Ja na wysokości Dąbrowskiego 20. Za dzieciaka jeździłem na karuzelach, gdzie na dzień dzisiejszy stoi garaż,
oraz budę energetyczną. Jestem zadowolony z tego właśnie projektu. Uważam, że takich miejsc powinno być jak najwięcej, żeby młodzież mogła wypoczywać, bawić się, uprawiać sport. Uważam, że jest to świetna sprawa. Będziemy starali się, żeby to wyglądało jak najlepiej. Dlaczego są tylko liczone dzielnice północne, gdzie urzędnicy miejscy mieszkają i cała świta Wałbrzycha? I proszę tego nie wycinać, tylko zostawić to na antenie. Wykonanie placu zostało wycenione na około 264 tysiące złotych, czyli zmieściłoby się w ramach środków budżetu partycypacyjnego przeznaczonych dla dzielnicy Biały Kamień. Aby projekt został zrealizowany, mieszkańcy będą musieli na niego zagłosować w dniach od 14 do 28 października. Przypominamy, że projekty można składać w Urzędzie Miejskim do 30 września. Zgłaszać można zarówno pomysły dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Czytanie tekstów zainspirowanych pamiętnikami Wałbrzyszan oraz twórczością Jerzego Szaniawskiego. To kolejne projekty teatru dramatycznego, na które placówka zaprasza mieszkańców. Szaniawink to projekt, z którym Wałbrzyszanie spotykać będą się przez ponad rok. Co miesiąc teatr dramatyczny proponować będzie swoim gościom performatywne czytanie tekstów Jerzego Szaniawskiego. Spróbują wszyscy, od mieszkańców poprzez polityków, prezesów i dyrektorów, poznanych i lubianych artystów. Pierwsi będą czytać już ten najbliższy czwartek pracownicy teatru pod hasłem Normalsi czytają Szaniawskiego. Szaniawski to Normals. Następny odcinek będzie w październiku pod hasłem Szaniawski ma władzę i mamy nadzieję, że władza szeroko rozumiana od władzy politycznej i społecznej poprzez ekonomiczną, ale także władzę w postaci architektów dusz i wyobraźni weźmie w tym udział. A w grudniu szykujemy Szaniawskiego od święta i mam nadzieję, że uda nam się parę osób z zagranicy zaprosić specjalnie, żeby łamiąc sobie język czytały z nami Szaniawskiego. Próbkę Szaniawingu mogli zobaczyć mieszkańcy miasta podczas zwołanego z tej okazji happeningu. Tym razem to młodzież przedstawiała przechodniom teksty patrona Wałbrzyskiego Teatru. Mógł zdjąć panu a prawdziwy anielski płaszcz koloru piaskowego. Jak już rzeczywiście otrzymał takie zapytanie. Palą przeszłość, potępiają teraźniejszość, lepszej przyszłości nie widzą. Uliczny performance był również okazją do zapytania przechodniów, co sądzą o wałbrzyskich instytucjach kultury. Dla pana jaka instytucja kultury w Wałbrzychu jest najważniejsza? BWA i Filharmonia. Teatr chyba. Teatr i Filharmonia. O cholera, ale pan mnie zaskoczył w tym momencie. No, akurat nic na to nie przychodzi mi do głowy, no. Trudno mi powiedzieć. Jest Dom Kultury, który funkcjonuje. Kiedyś funkcjonował Jerzy na Gaju, a teraz jest dość prężny na Białym Kamieniu. To o tym słyszałem na pewno. Teatr. Teatr lubię, kino też lubię też. Filharmonię Wałbrzyską, Sudecką, przepraszam. Teatr dramatyczny, teatr walki aktora. Jakie pani zdaniem są najważniejsze instytucje kultury w Wałbrzychu? Trudno powiedzieć, jeżeli chodzi o Wałbrzych, bo Wałbrzych to jest taka nędza, jeżeli chodzi o kulturę. No, ale myślę, że jakiś teatr, filharmonia. No przede wszystkim teatr. Przede wszystkim teatr. Ja też bardzo lubię teatr, a jeszcze filharmonia. To jest najważniejsze. Filharmonia jest bardzo ważna. Tak wygląda to dzisiaj. A jakie zdanie o Wałbrzychu mieli mieszkańcy, którzy przyjechali tutaj zaraz po wojnie? Tego dowiedzieć można się podczas najbliższych dni dramaturgii. 14. edycja tego wydarzenia zainspirowana jest właśnie pamiętnikami Wałbrzyszan. Teksty pochodzą z rozegranego kilkanaście lat temu konkursu, zorganizowanego przez Bibliotekę pod Atlantami. Wspomnienia zostały odkurzone i na nowo opracowane przez dramaturgów młodego pokolenia. To też może być taka konfrontacja, jak ten Wałbrzych jest widziany oczyma osób dojrzałych, a potem przetransformowane to spojrzenie jest przez wzrok młodych i ich wrażliwość. Pierwsza odsłona Szaniawingu już 26 września. Dwudniowe dni dramaturgii w najbliższy weekend. Paryż ma wieżę Eiffla. Nowy Jork ma statuę wolności. A Wałbrzych ma teatr dramatyczny. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam jutro na godzinę 17.15. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.